Cześć Michał. Cześć Paweł. Cyberbezpieczeństwo stacji ładowania. To będzie temat naszej dzisiejszej rozmowy. Czy to już jest ten czas, by o tym mówić? Co prawda, rok nie, jak yy, pojawiała jak dopiero yy, rozgorzał konflikt w Ukrainie. Pojawiło się kilka informacji, że hakerzy zhakowali stacje ładowania po to, żeby tam wyświetlać jakieś informacje na wyświetlaczach. Oczywiście to miał aspekt taki mm, mniej groźny, tylko informacyjny. Albo tylko bezinformacyjny inform... tak, bardziej. Dokładnie, ewentualnie pokazanie możliwości, ale wiesz, ale to też pokazało, że jednak do tych stacji dosyć łatwo jest się dostać. Poruszyłeś bardzo. Jak ostatnio ma, masz w zwyczaju szeroki wątek. Bo y, mówisz o bezpieczeństwie stacji ładowania, ale mówimy też o bezpieczeństwie teleinformatycznym systemów, które nimi zarządzają. Mm -hmm. I A mi... na końcu samych użytkowników. Na końcu samych użytkowników, ale mówimy też o bezpieczeństwie operatorów stacji ładowania w kontekście fraudów. Więc tych elementów faktycznie jest bardzo dużo. Z racji tego, że ten rynek dopiero się rozwija, to myślę, że wszyscy się, wszyscy, wszyscy wszystkie strony tej układanki dopiero się tego uczą. Oczywiście zalecane jest wykonywanie testów penetracyjnych. My jesteśmy po takich testach zakończonych pozytywnie. A, ale jednocześnie trzeba mieć oczy cały czas dookoła głowy, bo pojawiają się, pojawiają się nowe podatności, nowe mhm. rozwiązania i na pewno kiedyś. Ten obszar będzie w bardzo dużym kręgu zainteresowań hakerów. Na pewno. Jestem przekonany, że tak będzie. A czy można to powiązać? Czy to, ja już za daleko idę, i jednak te zabezpieczenia są bardzo silne z infrastrukturą krytyczną kraju? No, bo wiesz, no, to jest jednak obszar energetyczny. Z tym tylko, że no, wy tą energię skądś bierzecie, prawda? Czy, czy tego jednak nie należy wiązać? Nie, znaczy... Zmierzam do tego, czy poprzez stacje ładowania. Istnieje jakakolwiek szansa, żeby dostać się do um, infrastruktury energetycznej kraju, czyli firm energetycznych? Czy nie. nie ma takiej możliwości? Nie ma takiej możliwości na dzisiaj. I na dzisiaj te rzeczy, które się wydarzyły ostatnio, tutaj mówimy o, o próbach fraudów czy o fraudach w różnych sieciach stacji ładowania. Raczej dotyczyły podejścia nie tyle błędów teleinformatycznych, co podejścia do, do fakturowania, do billingowania, do obciążenia klientów. Mm -hmm. I raczej były to metody socjotechniczne niż, niż technologiczne. Wiesz co, ale to widzisz, no, mówisz o metodach socjotechnicznych. No przecież to, to, to nie jest żadna tajemnica, że zawsze tym kluczowym, raczej zawsze, no w bardzo wielu przypadkach kluczowym elementem, Udanego ataku hakerskiego jest człowiek, czyli na początku no, gdzieś ten słaby punkt się szuka w socjotechnice. No tak, bo to może być skompromitowany użytkownik, który mm -hmm. gdzieś tam, któremu wykradziono dan dane i. bo który i... będzie, włoży tego przysłowiowego pendrive'a albo, albo odpali tego to, tak, to maila. Ze strony tak, albo mm -hmm. ze strony aplikacji, a ze strony, ze strony faktycznie pracownika to może być tak, jak mówisz pendrive, mail, jakaś próba ataku tak, z zewnątrz organizacji. Poza tym, wiesz, jeżeli mówimy o tych bardzo spektakularnych atakach hakerskich na duże firmy, na duże infrastruktury, no to bardzo często było tak, że to przecież właśnie któryś z pracowników zrobił coś czego nie powinien zrobić, bo został w jakiś sposób wprowadzony w błąd czy zmanipulowany, Zmanipulowa zmanipulowany. najczęściej. I otworzył tą przysłowiową furtkę, a potem to już poszło. Ale pamiętasz, kilka lat temu był taki atak DDoS na polską infrastrukturę jednego z operatorów, który, był, który przychodził z koreańskich lodówek? Które były podłączone, maszyn wędlingowych, które były podłączone do internetu? Był taki przykład, ale jego ja w tej chwili nie Ale teraz, mhm. jak powiedziałeś o maszynach wędlingowych, tak, coś kojarzę. Tak, I maszyny vendingowe zostały wykorzystane jako źródło ataku, czyli strona atakująca mhm. na, na to, żeby, żeby wyłączyć infrastrukturę jednego z operatorów telekomunikacyjnych w Polsce. A czego wy się. No, to, że macie za sobą testy penetracyjne i to, że cały czas gdzieś tam dbacie o to cyberbezpieczeństwo, jest super, ale gdybyś miał powiedzieć, czego się obawiasz? Czego się obawiacie? Że co mogłoby się stać, co, co, co by było, naj... ja nie wiem, czy to wiesz, powinieneś o tym mówić. Albo, nie, nie powiem. Albo czy chcesz o tym mówić? No, ale są nie. chyba jakieś pewne rzeczy, no, które mogłyby wam spędzić e, sens powiek. Wiesz, co to powiem inaczej. E, oczywiście nie będę mówił, czego się obawiamy w kontekście, nad czym pracujemy, no bo to jest, mhm. e, to jest, to już są dane mocno poufne i zarezerwowane dla niewielki, niewielkiej grupy pracowników. Natomiast. E, Globalnie, jeżeli spojrzysz na, na, na problem, czy na infrastrukturę ładowania, czy sieci stacji ładowania. Kiedyś o tym mówiliśmy przy okazji odcinku, odcinka o wsparciu technicznym. Mhm. U nas w sieci pracuje bardzo dużo stacji różnych producentów. I dzisiaj każdy z producentów takiej stacji ładowania też powinien zadbać o bezpieczeństwo swojego urządzenia, bo to urządzenie może być wektorem ataku, jak to się mówi. Ono może mhm. się zachowywać stabilnie albo niestabilnie i to niestabilnie może nie wynikać wcale z prób ataku, tylko po prostu z jakiegoś błędu w oprogramowaniu, czyli on może wysyłać za duże ilości logów. Może przepychać transmisję ogromną, bo, bo mieliśmy takie zdarzenia, gdzie kilka giga Zostało wysłanych na skutek błędu oprogramowania. Więc to wszystko może wpływać na destabilizację platform, systemów, systemu przesyłania danych i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy tutaj do czynienia z bardzo szerokim problemem, czy z bardzo szeroką infrastrukturą i wiele czynników może być, może być niestabilnych. Dlatego rola osób, które dobierają sprzęt do sieci, jest też bardzo istotna, taka, żeby wybrać stabilne, dobrze działające i sprawdzone urządzenia. Stąd myślę, że coraz ciężej będzie wejść na rynek nowym producentom sprzętu, bo oni będą musieli się wylegitymować tym poprawnym działaniem i zbudować sobie wysoką reputację, bo faktycznie, jak tych ładowarek pojawią się tysiące, dziesiątki tysięcy w sieciach różnych, to, to to będzie kluczowe. Ich sprawne, sprawne działanie, bezawaryjne, zgodne z oczekiwaniem i odbiorców, i, i, i firm, które dostarczają platformy. No tak, ale mówisz o producentach stacji ładowania. Tak. No, no bo rzeczywiście to może być ta przysłowiowa furtka, o której wcześniej wspominałem. A jak dzisiaj oceniasz zabezpieczenia producentów stacji ładowania? Nie możesz powiedzieć pomidor. Nie mogę. <laughs> Nie. Myślę, że są. To zależy, których. Są tacy, którzy są na bardzo wysokim poziomie, a są tacy, którzy dopiero się uczą. Dobrze. A gdybyśmy mieli włączyć do tego kryterium narodowości? Nie, myślę, że nie ma to nie ma, nie ma <laughs> wpływu, bo są tacy, którzy są na bardzo wysokim <laughs> poziomie, a są tacy, <laughs> którzy się dopiero uczą. Nie, no, a tak powiem. Tak, poważnie, jest te... to problem? Nie, na nie jest to problem, natomiast problemem jest niestabilne zachowanie czasem ładowarek. Czasem Dobra, a gdybym chciał bardzo mocno podrążyć temat w, w nieco inny sposób, czy mogłoby się zdarzyć tak? Ja rozumiem, że do waszego systemu dzisiaj mogłoby być ciężko się włamać. Być może do, nie wiem, Greenwaya też, być może do innego operatora też. A gdybym na przykład miał. Bo w, Powiedz mi, czy ja dobrze myślę, bo jeżeli chcemy dostać się do jakiegoś systemu wewnątrz danej firmy, po to, żeby albo wykraść dane, albo żeby zrobić sobie jakąś furtkę, to bardzo często jest tak, że bierzemy sobie, na przykład. Kiedyś było tak, że można było to oprogramowanie za pomocą pendrive'a wpuścić. Na przykład. I po to była potrzebna ta socjotechnika, po to był potrzebny ten człowiek, który. który wchodził się... do wewnątrz organizacji fizycznie, potem gubił pendler, na którym było na napisane przykład. płaca albo tak, 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 coś tajne. pendler był raberdakiem, czyli był też swoistym mikrokomputerem, który miał gdzieś tam kod do, jakiś. Dokładnie, to dalej, to dokładnie dalej, dalej. tak. Mhm. I teraz y, chodzi mi o to, że stacji ładowania. Przybywa. Jesteśmy z tego bardzo dumni, ale wiesz, te stacje ładowania są ogólnodostępne. No i teraz stoją przy... w szczerym polu. Tak, nie są teraz... monitorowane. Tak. I teraz też mnie zapytać, czy w stacji ładowania jest port USB albo port LAN? Wcale nie musi być, bo ani nie musi być USB, ani nie musi być LANu. No wystarczy, że ja sobie tam odkręcę i po prostu płytkę tam wrzucę jakąś. Ale CD? Jezu, Michał, wiesz o czym mówię. No wiesz co, nie wiem, czy płytkę wrzucisz, bo może być sterownik zamknięty, który jest naprawdę. No Dlatego ba, ciebie bardzo, się o to pytam. Bardzo czy, czy fizyczny dostęp, tak łatwy dostęp do tego, żeby y, może powodować jakąś ewentualną niepróbę, tylko powodzenie jakiegoś ataku? Zakładam, że może się tak zdarzyć. To nie jest dobra informacja. No to jest informacja, która o tym mówiłem, jeśli chodzi o reputację producentów sprzętu. Mm -hmm. Dlatego system po drugiej stronie powinien być na tyle szczelny, żeby tak do takiego ataku nie dopuścić, nie dopuścić do pojawienia się danych, które mogą przejąć kontrolę nad, nad, nad platformą. Po prostu trzeba to galwanicznie odseparować mm -hmm. i nie dopuścić do ruchu, który przychodzi ze stacji ładowania w, w innym kontekście niż oczekiwany. Czy użytkownicy w jakikolwiek sposób, użytkownicy samochodów elektrycznych, a tym samym stacji ładowania, powinni się już dzisiaj czegoś obawiać, poza wyciekiem danych? Bo to może, jeżeli firma jest, dany operator jest słabo zabezpieczony, tak jak to ma miejsce na przykład w dużych e commerceach gdzie po to te ataki są robione, żeby, żeby wykraść dużą część danych, a potem zażądać pieniędzy. Ale tu już mamy do czynienia z incydentem, który jak mm -hmm. zostanie zgłoszony, tu kary są holendarne. No y bo tak, bo to, są, bo to już podlega. Pod RODO. Mm -hmm. e, to, no to przede wszystkim zdrowy rozsądek użytkownika, który ma zainstalowaną aplikację do obsługi stacji ładowania czyli bezpieczeństwo jego smartfona. No tutaj trochę na to nie poradzisz, czyli ten, ten smartfon jest tak bezpieczny, jakie polityki bezpieczeństwa, czy jakie zabezpieczenia włączył sobie użytkownik. Mm -hmm. I do, tutaj może dojść faktycznie do pewnych, do pewnych fraudów, ale nie wynika to ze specyfiki aplikacji do zarządzania stacjami ładowania, ale po prostu z dostępem do, do, do smartfonu, bo stamtąd można po prostu wyjąć różne dane. Tak? To jest jedna rzecz. Jeżeli mielibyśmy porozmawiać o fraudach, które mogą się zdarzyć, które, które, są, mm -hmm. które, które mogą wydarzyć się na stacji ładowania, Możesz sobie wyobrazić, że na przykład właściciel stacji ładowania będzie chciał sfraudować i w jakiś sposób będzie wprowadzał fikcyjne transakcje. Czyli będzie chciał wyłudzić pieniądze od, od, od dostawców składowania, Że pojawiła się taka transakcja, która nie miała miejsca. Czyli nie było kosztu poniesienia, nie było kosztu dystrybucji energii elektrycznej, a mimo wszystko na bilingu pojawia się jakaś wartość, nie wiem, 100, 200, 300 kWh. Ale uważasz, kosztuje. że dzisiaj, no przecież to jest dla mnie taki, wiesz, bilet w jedną stronę, bo jeżeli dany hmm, dostawca systemu w, zauważy to no, to, no automatycznie tego właściciela stacji wyautuje ze swojej platformy. Oczywiście, że tak. Należy wprowadzić mechanizmy, które będą to Weryfikować. I pamiętasz, że rozmawialiśmy kiedyś, że, stacje, że czasem stacje potrafią się pomylić i mhm. wysłać zły odczyt licznika. I ten zły odczyt licznika może być spowodowany ingerencją osób trzecich. No wtedy trzeba po prostu wiedzieć, jak to, jak zadziałać, i takie odczyty po prostu odciąć. Czyli dzisiaj dla ciebie w dużej mierze cyberbezpieczeństwo, to właśnie to jest ta eliminacja też fraudów, czy, tak. czy, czy możliwości nadużyć w jakikolwiek sposób. Wiesz, no też też zakładam, że jeżeli pojawiały się próby ataku na infrastrukturę. Telekomunikacyjną operatorów, czy próby ataku na infrastrukturę teleinformatyczną, serwisów aukcyjnych, mm -hmm. czy, czy ostatnio dostaliśmy informację, że jeden z portali społecznościowych przestał działać na chwilę na skutek ataku. Czy pojawiają się wreszcie próby ataku na instytucje finansowe, tak? eee, I to może być, i to mogą być różnego rodzaju ataki. To mogą być próby włamania, to mogą być próby próby blokady usług w różny sposób przy, przez atak, choćby DDoS, mm -hmm. czyli zmasowane atak odpytywanie. Znaczy, ja myślałem, że mówisz do mnie, ale on, dobrze, tak. że tu bo nie wszyscy mogą wiedzieć, co to więc, znaczy. Y, więc. Jeśli chodzi o infrastrukturę zarządzania stacjami ładowania, to typy ataków mogą być identyczne jak w przypadku innych dostawców usług internetowych, no bo to się niczym nie różni z tej perspektywy. My oprócz tego mamy jeszcze stacje ładowania, które są wysuniętymi końcówkami systemu, no i trzeba o to zadbać, żeby te wysunięte końcówki systemu były na tyle odporne, żeby nie można było z nich znowu generować ataku albo na system macierzysty, albo na inne rozległe systemy, wykorzystując machine to machine, do, no, choćby do ataku DDoS. Wiesz, ja tutaj widzę jeszcze jedno zagrożenie. Dlatego, że w jednym z naszych poprzednich odcinków opowiadałeś o tym, że elektromobilność dzisiaj to jest cyfrowy sposób dystrybucji tak. energii, czyli, czyli tego paliwa. A jeżeli mamy tutaj powiedziane cyfrowy, to wiesz, wraz z powszechnością, Elektromobilności wraz z coraz większą liczbą stacji ładowania, no myślę, że też się będzie prosiło o to, żeby próbować coś tutaj, że, że, że te grupy cyberprzestępcze no będą próbowały, jednak. No będą próbowały. Zresztą pojawiły się na forach internetowych gdzieś oferty nielimitowalnych ładowań jednej z kart flotowych, które zostały szybko wyłapane i, i zablokowane. Niemniej jednak wynikało to w mm -hmm. pewien sposób z działań przestępczych, no, po prostu wyłudzeniowych, tak? Więc tutaj, tutaj no, temat jest złożony. Tak, wiesz, ja bym chciał zobaczyć. Cieka wiesz, co mnie ciekawi, ale już, już wchodzimy w takie bardzo, nie wiem, czy zaawansowane, ale nieco głębsze, Obszary cyberprzestępczości. Czy już dzisiaj gdzieś, nie wiem, w ofertach pojawia się tak zwany Zero Day na, nie wiem, operatorów stacji ładowania? Być może? Czy, czy, czy to po prostu jest temat jeszcze aż tak nieatrakcyjny, że, że jeszcze o tym cyberprzestępcy nie myślą? No, nie chciałbym wywołać tym odcinkiem tego tematu, ale tak jest. <laughs> no dobra, to zostawiamy to. Czy jeszcze chciałbyś o czymś powiedzieć? Nie, nie na razie zostawiamy. To cześć, Michał. Cześć.